Sponsorem relacji jest Bikeleszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno, Leszczyńska 41. Wylot na Święciechowe. Sponsorem relacji jest Petrolawa, oferująca hurtową sprzedaż paliw. W nowym wariancie diety z wyborem menu Ty decydujesz, co jesz. www.tytkafit.pl. Bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że mecz z Lublinem będzie bardzo wymagający. Oni bardzo dobrze zastępują swoich zawodników, przede wszystkim Dominik Kubera, który tutaj wskakuje w miejsce Bowsa. Ciężko było również dla silników przez to, że temperatura była wysoka. Mieliśmy więcej startów z tego względu, że zastępowaliśmy Piotrka Pawlickiego, więc gdzieś ta moc tych silników uciekała. Rozstrzygło się w biegu 12, gdzie przegraliśmy i niestety potem 13, okej, taktyczna i ona zrobiła robotę, ale tak nominowane wyścigi oczywiście decydowały o zwycięstwie i żeśmy je przeżnęli. Występ, mi się wydaje, oceniam na plus, ponieważ udało się z Damianem wygrać bieg juniorski. Ogólnie pierwszy bieg okej, drugi tam troszkę na trasie brakowało i ze startu, bo nie wyskoczyłem. Ja to też mi się wydaje troszkę moje błędy, za mało doświadczenia na takich rywali, ale cały czas się uczymy, żeby być jak najlepszym. Janek zaczął odrobinę gorzej, ale jak później się okazało, pomylił motocykle, bo po próbie toru uważał,
że ten drugi motocykl jest lepszy i faktycznie ten drugi był lepszy, bo jak się na niego przesiadł, to już jechał fajnie. Oczywiście można było zakładać, że po jego pierwszych wyścigach gdzieś tam zostawiła kontuzja ślad, natomiast kolejne pokazały, że już nie. Faworytów już było nieraz wielu i różnie to się kończyło. Z tej perspektywy w ogóle nie spoglądamy na dalszą część tego sezonu, bo wiemy, jak będzie trudno też w playoffach i tak dalej, no przecież to będzie jakby nowe rozdanie od początku. Każdy jest tego świadom, więc robimy wszystko tak, żeby utrzymać dobrą formę, tą zwycięską po prostu.